książkę oraz udział w jej powstaniu. Mój wkład w tą książkę dotyczy, tak jak już pani powiedziała, Katarzyna, dotyczy stricte właśnie opisów formalnych, architektonicznych. Zdaję sobie sprawę, że jest to język niezbyt przyjemny do czytania, nie czyta się tego na pewno zbyt lekko. Również ciężko się to pisze, jest to słownictwo specjalistyczne oraz specyficzne. Jednakże chciałbym Państwu w tym miejscu uświadomić znaczenie oraz potrzebę takiego właśnie tego typu tekstów. Pisząc moją pracę dyplomową na temat odbudowy miast, terenów ziem odzyskanych, korzystając z zasobów różnych archiwów państwowych, rzuciła mi się w oczy wysoka dysproporcja pomiędzy materiałem ikonograficznym, a pomiędzy materiałem i źródłami pisanymi. Materiałów ikonograficznych, różnego rodzaju zdjęć było zdecydowanie mniej niż właśnie opisów i materiałów pisanych. Mimo że jako historyk sztuki skłaniam się ku stwierdzeniu, że obraz wyraża więcej niż 1000 słów, jest o wiele cenniejszy, to warto się jednakże zastanowić, co w przypadkach, gdy taki obraz przestaje istnieć, czy też nie ma go wystarczającej ilości. Tak też się stało w przypadku właśnie miast, o których pisałem, które zostały zrównane z ziemią podczas ostatniej wojny. I czasami jedynym źródłem informacji co do niektórych właśnie budynków, ich wyglądu, szczegółowego wyglądu, właśnie detalu, były właśnie takie dokładne opisy architektoniczne. Jeżeli chodzi o Wschowę, sytuacja wygląda zgoła inaczej, mimo że jest ona miastem na pograniczu. Miała bardzo dużo szczęścia w przypadku ostatniej wojny, nie licząc kwartału zabudowy przy rynku, wyszła bez szwanku właśnie tych działań wojennych. Mamy więc do czynienia z oryginalną właśnie zabudową, sięgającą jeszcze, znaczy układem przestrzennym, urbanistycznym, sięgającym jeszcze średniowiecza, a z drugiej strony z zabudową oryginalną przedwojenną. Już samo to stanowi, że Wschowa jest bardzo ciekawym i cennym miastem, unikatowym w regionie. Dlatego warto sobie właśnie uświadomić to. Myślę, że na przestrzeni właśnie kolejnych lat miejmy nadzieję, że w przeciwieństwie do tych wydarzeń, które nawiedzały Wschowę, pomimo że miała szczęście w przypadku II wojny światowej, to były to różne katastrofy naturalne, jak pożary, w których właśnie część tej zabudowy została bezpowrotnie utracona i jedynie właśnie archiwalne źródła dostarczają nam informacji, jak właśnie te obiekty wyglądały. Taki właśnie fragment sobie zapisałem dziś rano dosłownie. Drobiazgowy opis architektoniczny stanowi swoisty kod, który pozwala zachować obraz miasta widzianego oczyma mieszkańców żyjących w nim w danym okresie. Kod, do którego rozszyfrowania przydatna jest i niezbędna znajomość podstawowych pojęć, które chcę Państwu właśnie w drobnej części oczywiście teraz przybliżyć. Kto wie, może zainteresuje to Państwa do jakichś szerszych właśnie badań czy poszerzania swojej wiedzy związanej z architekturą. Niedawno w naszym muzeum była również wystawa fotograficzna Za drugim spojrzeniem, która miała uświadomić nam właśnie te fragmenty naszego życia codziennego, których nie zauważamy na co dzień w tym biegu, zgiełku właśnie. I czasami nie mamy czasu zatrzymać się, żeby przyjrzeć się bliżej danym fragmentom. I myślę, że tak również jest też w przypadku zabudowy różnych ciekawych detali architektonicznych, także we Wschowie. Pierwsze zdjęcie, podpowiem, nie dotyczy stricte tej części wschowskich ulic. Czy ktoś z Państwa może kojarzy, co to jest za budynek, na jakiej ulicy, w jakiej części? Tak, na jakiej ulicy? Tak jest. Tak właśnie myślałam, że pani Krzysiak pierwsza się odezwie. Jest właśnie doświadczona, jeżeli chodzi o fotografowanie i pewnie niczym nie zaskoczy tutaj akurat pani. Jest to właśnie detal architektoniczny, taki właśnie o tematyce antycznej, ale jest tego o wiele więcej. Poproszę o przedstawienie.
Wybrałam właśnie dosłownie zaledwie kilka, żeby tutaj w kilku słowach właśnie w parę minut zmieścić się z takimi najciekawszymi właśnie fragmentami. Nie mam czasu już na rebusy, więc podpisałam już pozostałe adresy. Są to właśnie budynki z tej części Pskowskich ulic. Proszę następny slajd. Myślę, że może prezentacja lecieć w tle, bo każdy może sobie przeczytać. Ja tutaj chciałbym jeszcze właśnie dodać odnośnie właśnie osobno do tego, co właśnie leci w tle, tej właśnie zdjęcia mojego autorstwa, zestawieniu z tymi właśnie elementami, szkicami, o tak jak w przypadku właśnie ornamentów i tych właśnie nazw, które niełatwo zapamiętać. Niełatwo również czasami rozróżnić po prostu. Czasami są one do siebie bardzo podobne, te style właśnie czasami przenikają się wzajemnie, jak w przypadku eklektyzmu, gdy fragmenty z różnych właśnie tutaj epok zostają, pojawiają się pod jednym, w przypadku jednego właśnie adresu budynków. Mam jeszcze jeden fragment, taki właśnie na zakończenie, chciałbym właśnie go odczytać. Właściwie ukazując tutaj ten cały przekrój historii sztuki z punktu widzenia właśnie architektury, który ma miejsce właśnie w przypadku Pskowy, która jest miastem niedużym, licząc około 15 tysięcy mieszkańców, jednakże nawet w jednej z kilku części książek mamy do czynienia z bardzo dużą ilością adresów. W obecnej części mamy około 100 adresów, więc osiągniemy kilkaset właśnie łącznie we wszystkich wydaniach tych budynków. Dlatego myślę, że mimo że w dzisiejszych czasach dostępność fotografii jest na pewno na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku właśnie okresu przedwojennego, to jednakże wreszcie przez to obcowanie codziennie z tą zabudową wpadamy w taką pewną rutynę i rzadko kto właśnie utrwala tą zabudowę budynków, w których mieszkamy na co dzień. O ile oczywiście możemy też dyskutować cały czas o stanie technicznym konkretnych budynków oraz tego, ile pracy jeszcze jest przed nami, jednak punktem do wyjścia do tego typu działań jest uświadamianie mieszkańcom Pskowy wartości tego, co posiadają oraz wzbudzanie w nich poczucia nie tylko dumy, ale i odpowiedzialności za tą przestrzeń, która ich otacza. Jest to nasz wspólny dom, o który należy dbać, by mógł służyć nie tylko nam, ale także przyszłym pokoleniom. Czyli żeby dodać tutaj także od siebie coś, jakby zamanifestować naszą obecność. Miasto cały czas ewoluuje, zmienia się, ale także, żeby uszanować to, co było wcześniej, tą zabudowę, żeby o nią dbać, zachowywać ją dla następnych pokoleń. I myślę, że właśnie między innymi zainteresowanie Państwa kolejną częścią Pskowskich ulic, o tym, tego, co właśnie w niej się znajduje, rozpoczyna tego typu właśnie proces, zachęca do dyskusji oraz zainteresowania się właśnie tym naszym miejscem zamieszkania oraz szacunkiem do niego. I bardzo się cieszę, że mogę być właśnie tego projektu. Bardzo Państwu dziękuję.